Dzień dobry. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o nasz cykl Bożego Zaopatrzenia. Ludzie, którzy sięgnęli po Boży materiał, ten duchowy materiał, ten zasobowy materiał, a ustawienia swojego umysłu w ten sposób, żeby ich życie było coraz bardziej zasobne finansowo, ale nie tylko finansowo, również na poziomie globalnego szczęścia, to ludzie ci w bardzo szybkim tempie osiągnęli skutek. W bardzo szybkim tempie. My troszkę jesteśmy w innym miejscu, ponieważ ci ludzie akurat nie musieli się przebijać przez rzeczy, przez które my w Polsce się tutaj musieliśmy przebijać, bo tak jak się pewnie orientujecie, ruch zwany ludźmi, biznesmenami pełnej Ewangelii, ruch, który jest w Stanach Zjednoczonych, to jest ruch, który miał bardzo dobre oparcie w fundamentalnych prawidłach biblijnych. Był związany, dalej jest związany z ruchem pełnej Ewangelii, który tam jest nazywany Ewangelią Sukcesu. Ale ten i tam wśród tych ludzi nastąpiła ekspansja rozwoju finansowego, ekspansja też rozwoju takiego szczęścia życiowego. My mamy troszeczkę trudniej, bo musieliśmy przez kilka lat budować pewnego rodzaju tutaj fundament, gdzie też z uwagi na to już byliśmy mocno szykanowani i wyrzuceni poza margines, ponieważ jak wiecie, w Polsce termin bycia bogatym, bycia zasobnym, bycia szczęśliwym jest przez szeroko pojęte chrześcijaństwo torpedowany. To jest w ogóle przedziwne, że się torpeduje to. To tak jakby się w czyimś życiu torpedowało to, że jest szczęśliwy. Że jakby troszkę Kościół w Polsce, on zmusza ludzi, żeby oni swoim życiem przepraszali za to, że są szczęśliwi. Rozumiecie? To jest chore. To jest w ogóle chore. To jest coś takiego, co powoduje, że tak naprawdę ludzie w Polsce, wierzący ludzie w Polsce, oni z taką pewną nieśmiałością sięgają po szeregi różnych Bożych błogosławieństw. Z taką nieśmiałością. I po to sięgają też na różnych odcinkach z taką nieśmiałością. Bo u nas bardziej jest podniesiony ten aspekt moralności, takiego moralnego chrześcijanina, dobrego człowieka, który żyje tak, żeby nikomu się, że tak powiem, jakby, żeby nie wyjść poza pewien schemat. Jest pewien schemat, teraz nie wychodź poza ten schemat, nie wychodź poza tą linię, prawda? Pod żadnym względem. Pod względem ekonomicznym, pod względem zachowań. Rozumiecie? No niestety żyjemy w kraju, który jest jednym z najbardziej zakompleksionych krajów w ogóle na świecie. I też chrześcijaństwo u nas w ogóle stworzyło tą granicę. Że do tej granicy jest okej, ale poza tą granicą, no to już uważaj. Stąd same przygotowywanie przez nas, przez lata ludzi do faktu tego, że do przeżywania tego faktu, że Bóg chce zasobności dla człowieka, że to jest w ogóle Boża wola, że to jest Boży materiał złożony jako dziedzictwo. To jest bolesne dla ludzi. To jest bolesne, wiecie o co chodzi. Natomiast kiedy to się złapie, kiedy to się weźmie, kiedy zrozumie się głębię tego zjawiska, tak, to człowiekowi zaczyna bardzo łatwo przychodzić zasobność życiowa. I to różnego rodzaju zasobność życiowa. Finansowa, zdrowotna, relacyjna, każda. To łatwo idzie. Czemu? Bo ty wiesz, że to ci się należy. Ja w ogóle chcę w was wyrobić mentalność, że wam się należy.
należy Boże błogosławieństwo, należy się wam. To nie jest coś takiego, że wiecie, i wy musicie z siebie wyrzucić wszelką taką myśl, która stoi choćby w minimalnej opozycji do tego zjawiska. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe w zakompleksionym społeczeństwie, rozumiecie, stymulowanym przez określone demony. Mamy określone demony tutaj, prawda? Są zupełnie inne demony niż gdzie indziej, tak? Ale stymulowane przez określone demony, jakby to, że człowiek nie może być, że inaczej, że powinien trzymać pewną granicę bycia kompletnie zasobnym, kompletnie szczęśliwym. Takie, to jest takie coś tutaj w tym kraju. Rozumiecie? To się jakby, jakby i tłumaczy się to szeregiem różnych tak zwanych prawd biblijnych, prawda? Które rzeczywiście są wyrwanymi z kontekstu prawidłami. Ludzie w ogóle a przez co to jest? To jest przez to, że znajomość Boga jest nikła. To jest nikła znajomość Boga. Nikła znajomość Boga. I przeżywanie Boga poprzez własne życiowe traumy. Bo tak się w Polsce Boga przeżywa. Przez życiowe traumy. Rozumiecie? A Bóg nie ma nic wspólnego z naszymi życiowymi traumami. Bóg nie ma nic wspólnego z naszymi wypadkami życiowymi, które nam się przydarzyły od samego urodzenia. Bóg nie ma nic wspólnego z tym, że urodziłeś się w rodzinie, która była, kurczę, rozumiesz, biedna, mentalnie biedna też, która cię trzymała w jakimś, kurczę, ograniczeniu. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Rozumiecie? W nic. Tak nam się w życiu stało. Urodziliśmy się w tym kraju, w takich rodzinach, w takim systemie. To na nas wybiło piętno. To piętno na nas wbiło. Rozumiecie? Tutaj pojęcie sukcesu, tak? Pojęcie sukcesu to jest coś, co jest science fiction. W Polsce to jest science fiction. To są jednostki, jednostki myślące na poziomie osiągnięcia sukcesu. Jednostki. I na te jednostki się patrzy, jak w ogóle człowieku by się patrzyło na jakichś kosmitów w ogóle. Pamiętam, jak w latach, nie wiem tam, których to były, to 70-tych, 80-tych chyba, zaczęły takie seriale wchodzić do Polski. Tam Dynastia na przykład weszła. Dynastia, Santa Barbara. Takie były. I w ogóle ta dynastia, to w ogóle te polskie rodziny siedziały, patrzyły na tego Blake'a Carringtona, na tą Krystal, proszę ciebie, jak oni żyją w tych, kurcze, wiecie, pałacach, na te perypetie. Tam się, wow, tylko było, no nie? Tak jakby w ogóle Boga samego widzieli. Aczkolwiek, to było ciekawe, bo to jest właśnie, to jest polska mentalność. Siedzieli ludzie, gapili się w to, zazdrościli tego, po czym stali przy swoich klatkach schodowych, kurczę, rozumiesz, na jakichś tam osiedlach i dyskutowali o tym, tak, jacy tamci są nadęci i bezbożni. To jest w ogóle chory kraj. Ja byłem, nie byłem w wielu miejscach na świecie, ale tam, gdzie byłem, w tych miejscach na świecie, kurczę, człowieku, to gdzie bym nie był, jak Bóg na niebie mi świadkiem, to jest lepsza mentalność niż w tym kraju. Ale tu nas Bóg powołał, stąd przynajmniej ja nie zamierzam się nigdzie ruszać, bo takie mam powołanie do tego, mam do tego możliwości, jakiś wewnętrzny układ odpornościowy, że ja w ogóle przeżyję wam w tym wszystkim, nie zgłupiałem jeszcze, więc tu jestem i zależy mi na czym, żeby tutaj maksymalną ilość ludzi, tak, ustawić w ten sposób, żeby dla nich sukces był normą, że to nie jest coś takiego, że to jest ten jakiś Blake Carrington gdzieś tam, tam się udaje, a tu się nie uda. Nie. Chodzi o to, że tam, gdzie Blake Carrington żył, tak to nazwijmy, to tam mentalność sukcesu była w ludzi wkładana od początku. Ameryka powstała na mentalności sukcesu. Tam każdy, kto przyjeżdżał do tego kraju, to miał w głowie jedną rzecz. Ja osiągnę sukces. Dla nich to było normalne. Normalne. To nie było coś takiego, że jakoś przeżyję, tak? Tylko żyję po to, aby mieć sukces. Dla nich to było normalne. Przetrwam, aby mieć sukces. Jakby ogarnę wszystko, aby mieć sukces.
Ja oglądam sobie te takie te ten serial Yellowstone zacząłem oglądać, potem ten w takie wcześniejszą wersję, jeszcze jakieś tam, gdzie ta rodzina tych ludzi pokazana jest z poprzednie pokolenia. Teraz zacząłem sobie oglądać takie, gdzie tam jest jeszcze poprzednie pokolenie, czyli taka jakby początki zasiedlania Ameryki. Gdzie ludzie, kurczę, wiedzą, że gdzieś tam, 2000 mil dalej, jest żyzna ziemia. I oni tam jadą na tych koniach, to jest XIX, czy tam XVIII wiek, wiecie, jadą na tych koniach, wiedząc, że oni, wiecie, po co jadą? Po sukces. Ryzykują życiem dla sukcesu. Tam to w ludziach było wbite. Tam nie było to, że jestem tu, aby przeżyć. Jestem tu, aby przetrwać. A w polskiej mentalności to jest właśnie to, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby dać sobie radę, żeby nie stracić pracy. Tak jakby stracenie pracy w naszym kraju było w ogóle jakimś czymś, co się równa śmierci. Nie mam pracy, na pewno umrę. Wiesz, o co mi chodzi? Kurczę. Żeby umrzeć w Polsce, no trzeba mieć za co. Nawet nie można umrzeć, kurczę, rozumiesz, jak należy, z jakimś splendorem, kurczę, wiesz o co chodzi. Nie można. Trzeba po najtańszej linii oporu też myśleć, żeby tam, jako to nie jest tak prosto dobrze umrzeć w tym kraju, nie? Ale my, ludzie przebudzenia, bo my, ludzie przebudzenia, ty mi pamiętaj, ty nie jesteś robol Boży. Ty nie jesteś robol Boży. Ty nie jesteś, kurczę, jakiś taki robak, którego teraz łaskawie Bóg tam uratował przed zdeptaniem i ty teraz służysz temu Bogu, bo ty nie masz w życiu co robić, bo i tak już cię nikt nie chce i tak jesteś taki cienki i tak jesteś taki słaby, wykopany ze społeczeństwa. Dobra, to teraz zostanę już tym, kurczę, wyrzutkiem, będę stał i dar mordę, proszę ciebie, po ulicach. Wiesz o co chodzi? I tak mnie wiele stratowali, już nie mam nic, prawda? Nic nie mam. A wiecie, że taka mentalność też towarzyszy wielu ludziom tak zwanego przebudzenia? Mam tylko Chrystusa. Stoi tam, gdzie pindrzy. On ma tylko Chrystusa. Ja się na to patrzę i mówię, co to jest? Przecież to ewangelista to powinien wyjść i błyszczeć, błyszczeć, błyszczeć. On powinien tak błyszczeć, że ludzi powinno razić po oczach. A razić po oczach. Rozumiecie, o co chodzi? Razić po oczach. Takimi ludźmi powinniśmy być. A takimi, większość takimi nie jest, ponieważ żyją poniżej kreski sukcesu. Rozumiesz? Życie poniżej kreski sukcesu, zrozum to, to jest ciągła walka o przetrwanie. To jest przetrwanie finansowe, przetrwanie zdrowotne, przetrwanie mentalne, przetrwanie relacyjne. Przetrwanie, walczy o przetrwanie. I teraz w tej mentalności walki o przetrwanie ja idę i głoszę ludziom Chrystusa. Ja nie mówię, że ty źle głosisz. Ja mówię, że jeżeli ty nie jesteś człowiekiem, dla którego sukces jest normą, i kopiesz w dupę wszystko, co nie jest sukcesem, bo to ci na drodze stoi, rozumiesz? To twój błysk, tak? To będzie wielokrotnie jak, kurczę, człowieku, ten taki trzask kółka od zapalniczki. Rozumiesz, o co chodzi? To by iskra pójdzie, druga, trzecia, bo z ciebie bije niepewność. Niepewność z ciebie bije. Przecież ja zostałem odrzucony przez większość ruchów chrześcijańskich w Polsce za pewność. Za pewność. Więc tak jest. Tak. Tak. Białe, białe, czarne, czarne, życie, życie, śmierć, śmierć. I teraz odrzucają cię. Czemu? Bo większość jest niepewna. Są niepewni. Niepewni. Rozumiesz? Trochę go diabeł przydusi, i on się zaczyna zastanawiać, czy on zbawiony jest. Rozumiesz, o co chodzi? Czy on zbawiony jest? Czy na pewno Bóg jest z nim? Bo trochę go dojechało społeczeństwo. Czy na pewno i w środku taka myśl powstaje, się nie dzieli z nikim z tym, ale taka myśl powstaje. Dlaczego? Dlatego, że dla tego człowieka sukces to jest rzecz odległa. To jest taka bajkowa właśnie z cyklu właśnie Dynastia, Santa Barbara czy inne rzeczy. Dalekie jest takie. Dalekie. Czasem
Inaczej, dzięki Bogu jedynemu coraz więcej zdarza się takich informacji w tym kraju, które są w media rzucane, o ludziach, prawda, którzy rozumieją filozofię sukcesu. Ostatnio słuchałem takiego gościa, który tam przerżnął chyba, mówi, miałem tam coś, robił jakiś tam biznes i przerżnął ten biznes gdzieś, kurczę, w kasynie. Przerżnął ten biznes w kasynie i pusty w ryj, kurczę, siedzi w domu jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i wreszcie tak siedzi i mówi, kurczę, mówi, no dobra, przerżnąłem, byłem głupi. Odrobię. I wieszcie, co zrobił, wziął ten zeszyt i zaczął sobie rozpisywać cele, jakie ma osiągnąć, nie? Zwykły człowiek ze świata. Żaden kurczę hit. Rozumiesz? I co? I teraz, kiedy już on to mówił, po kilku latach on stał już 3 razy wyżej niż wtedy przed tą porażką w kasynie. Rozumiecie? Nie dlatego, że to jakoś, jak w ogóle go słuchałem, żaden superintelektualista, żaden hit, mówię ci, rozumiesz? Człowiek, który zrozumiał ideę sukcesu. A wiesz, jaka jest idea sukcesu? Ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Słowa Twojego Mesjasza. Ja przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Po to przyszedłem. Po co przyszedł? Żebyś miał życie i to życie w obfitości. Jakie życie? Każde. Duchowe, psychiczne, materialne, bo życie się nie dzieli. Religia dzieli życie. Jest życie duchowe. Ja tam coś ostatnio piszę pod jakimś tym, znaczy nie piszę, pod jakimś tym moim głoszeniem o sukcesie gdzieś tam, ale i ktoś pisze, ale najważniejszy jest duchowy wzrost. A mi się już nie chce pisać o takich rzeczach. Nawet mi się nie chce takiemu człowiekowi odpisać. Najważniejszy jest duchowy wzrost. Co to jest duchowy wzrost? Powiedzieć wam coś? Nie ma takiego duchowego pojęcia jak duchowy wzrost. Znajdź mi go w Piśmie Świętym, że ktoś duchowo wzrósł. Jeden tekst mi znajdź. Nie ma takiego tekstu. A wiesz czemu? Bo duch człowieka nie rośnie. Duch nie rośnie. Narodziłeś się z Bożego Ducha i masz pełnego, kompletnego, dorosłego, zbawionego ducha, złączonego z Duchem Świętym. Koniec operacji. Koniec operacji. Raz się odbyła, zakończyła się sukcesem, jesteś zbawiony, masz kompletny dostęp do Boga, nie ma wzrostu duchowego. Wiesz, co to znaczy? To, co ludzie twierdzą, wzrost duchowy, co to znaczy? To jest, bardzo dobrze się to opisuje na podstawie rzeźby. W każdym kamieniu jest rzeźba. Chodzi o to, żeby usunąć zbędne kawałki. Spojrzysz na głaz, w każdym jest piękna rzeźba. W każdym. Do rzeźby się nie dodaje. Żeby była rzeźba, trzeba ujmować. Puk, 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 puk. Odpadają zbędne kawałki i zostaje w ogóle coś, co zawsze tam było. Zawsze tam były te rzeźby. Zawsze one tam były, te rzeźby. Zawsze tam były te rzeźby. Tylko trzeba było usunąć zbędne kawałki. I co? Żebyśmy my rozwijali się duchowo, to my musimy usuwać z siebie patologię, która przez lata narosła w naszych duszach, powodując, że staliśmy się ludźmi pod kreską sukcesu. I dla nas sukces to jest właśnie, wow, tamten ma. Co to kogo obchodzi tamten? Co cię, jest taki jeden tekst o tak zwanym tamtym. Idzie Jezus, rozumiesz? Idzie z nim Piotr, rozumiesz? A z tyłu idzie Jan. I Piotr mówi, a tamten? A Jezus do niego mówi, co ci obchodzi tamten? To jest bardzo ważne słowo. Co ci obchodzi tamten? Co ci obchodzi tamten? To są słowa Boga do człowieka. Co cię tamten obchodzi? Ty rób, co należy do ciebie. Osiągnij swój sukces. Nie patrz na jego sukces. Bo sukces jest wpisany w twoje życie. I my Polacy musimy to zrozumieć. My chrześcijanie polscy. I nie możemy tego odsuwać na bok. Ja ostatnio w ogóle nie mogę. Z jednym gada tam taki dziennikarz, podchodzi do jednego takiej gwiazdy disco polo. A mówi, ile zarabiasz? A on, no coś tam zarabiam, nie? Polak mówi, wiesz, nie? No a ile masz domów? Nie, tam no trochę mam, no. Ja mówię, co za głąb? W ogóle, co za filozofia?
Tak jakby tego, te bogactwo nie było najważniejsze, że on tak w ogóle pokazuje je, wiesz, i tak w ogóle jest w tym kraju. Rozumiesz? To tak jak w ogóle w innych dziedzinach życia. W głowach wielu ludzi jest masa różnych rzeczy. Rozumiecie? Masa. Czy w ogóle wy wiecie, że większość ludzi, którzy krzyczą przeciwko homoseksualizmowi, są sami kryptohomoseksualistami? To jest proste jak drut. To już Freud dawno powiedział. Ci, co najgorzej krzyczą, proszę ciebie, ci, co krzyczą w imieniu Jezusa przeciwko homoseksualistom, większość z nich są sami kryptohomoseksualistami. Po cichutku oglądają pornosy homoseksualne, rozumiem, o co chodzi, mają wyobrażenia sobie homoseksualne, ale nigdy, tak, nie poszli w tym kierunku, tylko mają żonę, mają dzieci i uważają, że są święci. Bo on ma żonę i dzieci. Przecież on ma w domu przesrane. A przesrane jego żona i jego dzieci mają. Wszyscy przesrane mają. Czemu? Bo ten człowiek nie jest sobą. Ja teraz nie wnikam, jak być powinno. Ja mówię o tym, że ten człowiek nie jest sobą. Wiecie, jak na przykład jest w kościele katolickim? Tam nikt nie zabrania komuś być homoseksualistą, byle nie uprawiał homoseksualizmu. Tam ksiądz może być homoseksualistą, bo Kościół katolicki mówi, chodzi o uczynki. Czyli jak on się nie bzyka, tak, to nie ma żadnego problemu. Rozumiesz, że on będzie opowiadał w ogóle dzieciom, że w ogóle podprogowo o tym, że homoseksualizm jest lepszy niż heteroseksualizm czy biseksualizm. Rozumiecie? To jest w ogóle chore. Chore. Ale tak jest. Rozumiecie? I pół biedy by było, żeby nie krzyczał, ale krzyczy. Krzyczy, jest anty. On jest anty. Anty. I u nas po cichutku dobra są pochowane w ogóle w mentalności ludzi, ale ludzie mówią, nie, 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 nie. To nie jest tak ważne, jakby się wydawało. Otóż jest tak ważne. I każdy Boży człowiek odpowie kiedyś przed Bogiem na proste pytanie. Czy dla ciebie informacja o tym, że sukces jest twój, tak, była przez ciebie obłożona wiarą? Czy też nic z tym nie zrobił? Czy też wszedłeś w ten chory trend? Rozumiesz? W ten chory trend. I my nie możemy być w tym chorym trendzie. Dla nas bycie człowiekiem zasobnym musi być normą. Dla nas myślenie o sobie jako o człowieku sukcesu musi być normą. To musi być dla ciebie norma, to normalne. Jestem powołany na tej ziemi, aby osiągnąć sukces. Ja. Musisz tak o sobie powiedzieć. Jestem na tej ziemi powołany, żeby osiągnąć sukces. I to musi być dla ciebie normalna sprawa. I nie przerzucaj tego, tej wajchy nie przerzucaj pod tytułem tu chodzi o innych ludzi, chodzi o służbę innym ludziom. Chodzi o ciebie. Chodzi o ciebie. Zobaczysz, jak będziesz służył innym ludziom, jak będziesz człowiekiem kompletnie spełnionym, człowiekiem, który osiągnął osobisty. Zobaczysz, jak będziesz służył innym ludziom. Ty na nic innego nie będziesz chciał teraz marnować później czasu, tylko na służbę innym ludziom. Rozumiesz? Bo mieszka w tobie Święty Duch. Chcę dzisiaj powiedzieć wam na temat wyobrażania bogactwa, wyobrażenia bogactwa. Napoleon powiedział kiedyś, światem rządzi wyobraźnia. To są słowa Napoleona. Światem rządzi wyobraźnia. Każdy człowiek, który cokolwiek osiągnął w życiu, najpierw sobie to wyobraził. Dusza bez używania wyobraźni jest jak obserwatorium astronomiczne bez używania teleskopu. Jest budynek, wiadomo, gdzie są gwiazdy, tylko nadal one są maleńkie. Dopiero teleskop pokazuje ci rzeczywiście, jakie one są. I to jest wyobraźnia człowieka. To wyobraźnia ma moc ubierania naszych idei w widzialny i przestrzenny kształt. Masz jakąś ideę i to twoja wyobraźnia jest od tego, a pamiętaj, kto ci wyobraźnię dał. Twoja wyobraźnia jest od tego, aby tą ideę ubrać w określony kształt. B
bez ubrania go w ten kształt, ta idea będzie wciąż płynna. Nie będzie można jej uchwycić. Rozumiesz? Często się kogoś pyta, co chcesz w swoim życiu robić? On mówi, nie wiem. Dlaczego nie wiem? Dlaczego on nie wie? Wiesz, czemu nie wie? Bo on sobie tego nie wyobraził. On sobie nie wyobraża, co by chciał w życiu robić. On żyje jakąś taką codzienną obserwacją w ogóle tego, co się dzieje wokół niego. Dlaczego sobie nie wyobraziłeś, co chcesz w życiu robić? Czemu tego nie zrobiłeś? Czemu tego nie zrobiłeś? Czemu tego nie zrobiłeś? Wyobraźnia stanowi jedną z głównych zdolności naszego umysłu. Jedna z głównych zdolności. Rozumiesz? To jest jedna z głównych zdolności. Wbrew światu, który mówi, to niemożliwe, tego nie da się zrobić, człowiek z uporządkowaną wyobraźnią mówi, to jest już zrobione. Dlaczego? Bo ja to sobie wyobraziłem. Ktoś mówi, tego nie można zrobić. Ale w twojej głowie to powstało, więc jaka jest prawda o tym fakcie, że to już jest, a nie, że nie można tego zrobić. Więc wiesz wtedy, pamiętaj, kiedy masz dobrze funkcjonującą wyobraźnię, to wiesz, kiedy ktoś kłamie. Ty wiesz, kiedy ktoś kłamie. Tego nie można zrobić, a ty w ogóle patrzysz na niego, ale jak? Przecież ja już to zrobiłem. Ja to wymyśliłem. Ja już tam byłem. Rozumiesz? Już jadłem z tego korytka. Nie mów, że nie można. Jeżeli chcesz zrealizować swoje własne pragnienia lub ideały, to stwórz je najpierw w myślach, jako urzeczywistniony obraz. Stwórz je. Wyobraź sobie, czego ty chcesz. Wyobrażaj sobie, gdzie chcesz być. Wyobrażaj sobie, kim chcesz być. Ten mały Napoleon, rozumiesz, siedział na tym wielkim koniu i wyobrażał sobie, że zdobędzie ten świat. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Wiecie, jak wyglądała, jak wyglądały w ogóle kobiety, z którymi, bo to nie jedna, tylko wiele tych kobiet, z którymi w ogóle był Napoleon. Każda z nich była piękna, dostojna, rozumiesz, o co chodzi? A on był kurdupel. Kurdupel taki w ogóle z brzuszkiem, wiesz, o co chodzi? Ale ten facet cholernie wierzył w siebie. W jego głowie był alternatywny świat. On w ogóle nie brał pod uwagę to, jak on wygląda. On w swojej wyobraźni, rozumiecie, o co chodzi, to on był Casanova. Jak troszkę się interesowaliście jego historią, to wiecie, że te baby za nim piały. Ja już nie mówię o zdobywaniu w ogóle Europy. Ja mówię o tym, że ten facet gdzieś się pojawiał, rozumiecie, i te baby za nim piały. Za takim gościem. Dlaczego taki... Co on takiego miał w sobie? On widział siebie jako wielkiego zawsze. To była wielka postać. On w swojej wyobraźni był większy, rozumiesz, niż w ogóle jakakolwiek jego wizualizacja tu na ziemi. On był większy, bo jego wyobraźnia tak pracowała. Dlatego on to powiedział o wyobraźni, że światem rządzi wyobraźnia, bo on ją miał i roztrenowywał. To, co wyobrażasz sobie jako prawdziwe, w twoim umyśle już zaczyna istnieć. To już jest. Rozumiesz? A więc co? Nie czekasz na to. Jeszcze raz? Jasne, bo ale teraz uczucia, czyli cały system emocjonalny jest podciągnięty pod nasze myśli. Im dłużej obracamy jakimś elementem w naszym umyśle, tym bardziej zmuszamy system emocjonalny do zbudowania, tak,
systemu odczuć do tego elementu, bo emocje są podpięte pod myśli. Stąd Paweł nigdy nie mówi o zmianach emocji, tylko o zmianach myśli, bo zmieniając myśli, my wyprodukujemy emocje. Dokładnie, i tak będzie, gdy będziemy obracać. To jest kwestia tego obrotu. Im bardziej obracam w głowie jakimś elementem, tym bardziej jestem nakręcony na ten element. Dlatego musisz to w wyobraźni budować sobie. I będą emocje twoje to zasilać. I rzeczywiście będą temu nadawać coraz większą siłę. Tak działa ten system. To w myślach to produkujesz. Rozumiesz? To się... Ludzie jakby omijają ten element. Ludzie myślą, albo na przykład... No właśnie, ktoś mówi, no ja sobie coś tam wyobraziłem i to się nie stało. Ja mówię, no właśnie, ale czy ty obracałeś tym do tego stanu, że to coś zaczęło żyć w twoich stanach emocjonalnych? Nie wiem, czy zauważyliście, ale stany emocjonalne, na przykład, które wylatują spod kontroli ludzi, tak? Złość... nie wiem, jakaś zawiść, zazdrość, czy jakieś takie rzeczy. Zobaczcie, jaką to ma siłę, niekontrolowaną, ale ma siłę. Tak? Ludzie z zazdrości zabijają innych ludzi. Tak? Ludzie z zazdrości, kurczę, powodują, dochodzą do stanów tego, że starają się zrobić wszystko, żeby tylko pokazać siebie lepszymi, niż rzeczywiście są. Prawda? A więc zobaczcie, to są stany emocjonalne. A teraz sobie wyobraź, że stany emocjonalne są w pełni kontrolowane. Obracasz jakimś elementem w głowie i wokół tego powstają stany emocjonalne. Nie wiem, chcę gdzieś pojechać. Im dłużej będę obracał w głowie tym elementem, tym bardziej będę pragnął tego. Będę miał emocje dobre z tym, będę chciał chodzić na filmy z tym związane, będę oglądał mapy tego miejsca, rozumiesz, będę sobie kupował różne rzeczy związane z tym miejscem. Będzie mnie to kręcić. Będę chciał o tym z ludźmi rozmawiać. Tak? Nadam temu rozmach. Ale najpierw to powstaje w twojej wyobraźni. Najpierw. Jeżeli będziesz wierny w obracaniu tym swoim umyśle, to zmaterializujesz to. Twój duch to zrobi, bo w twoim duchu jest moc do materializowania. Twój duch ma moc stwórczą, bo jest połączony ze stwórcą. Więc on to stworzy. On stworzy to, co sobie wyobraziłeś. On stworzy to, co, wokół czego zorganizował się cały system uczuć twoich. A zobaczcie, jest napisane, będziesz kochał Pana Boga swego. I tam jest w ogóle takie, z całego serca swego. Dalej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. Rozumiesz, o co chodzi? Oni pokazują, że będziesz kochał Boga wszystkim, tak? Wszystkim, co znajduje się w twojej duszy. Wtedy będziesz się do Niego mentalnie zbliżał. Wtedy. Prawda? Ale obracaj tym. Obracaj tym. Ja na początku mojego nawrócenia, ja myślałem o Bogu jako o osobie 24 godziny na dobę. Ja czasami to się zastanawiałem, czy ja jestem normalny. Ja nie mogłem o niczym innym myśleć. Mówię, tam nie mogłem, nie chciałem. Ja wszystkie swoje myśli przekierowałem na rozważanie osoby Boga. Wymyślałem coś z Nim. No nie wiem, w ogóle cały czas to mi pracowało. I teraz co się stało? Po określonym czasie obracania tym w swoim umyśle, tak, wokół tego zaczęły powstawać różne stany emocjonalne, zacząłem pragnąć, chcieć, zaczęła się pojawiać różna forma odwagi i tak dalej, i tak dalej. Czego skutkiem jest to na przykład, że my tu dzisiaj siedzimy? Przecież ja was zmaterializowałem wszystkich. Jeden w jeden tutaj. Zmaterializowałem te krzesła, tą wykładzinę, ten sufit. Rozumiecie? Wszyscy, jak tu jesteście dowodem funkcjonowania tych zasad. Zrodziliście się w mojej wyobraźni.
Zobaczcie, jak to działa. I tak to działa ze wszystkim. To jest mój osobisty przypadek teraz, taki, którego wszyscy dotykamy. Z 99% z was nigdy bym się inaczej nie spotkał. No z Norbertem się, powiedzmy, spotkał, bo na jednym oddziale z nim siedziałem. To jak z tobą, bo miałaś budę na tym, na Starzyńskiego. Natomiast generalnie tak to nie. Bo w twojej wyobraźni powstaje twoje życie. Rozumiecie? Są single, którzy nie mają męża, żony przy ciebie, ale nie mają tych mężów i żon w głowach. Nie mają. Wie czemu oni nie myślą o mężu i o żonie ciągle? Bo im religia wmówiła, że tak nie należy. Pan przyjdzie w odpowiednim czasie. Co panu do twojego męża czy żony? Co panu? Jak pan jest w niebie, gdzie za mąż nie wychodzą i się nie żenią. Słowa pana. No tak? No co panu do tego? No co panu do twojego za mąż pójścia czy ożenku? Co panu do tego? Pan cię kocha z żoną czy bez żony? Z mężem czy bez męża? Idziesz do nieba w soluwę. Rozumiesz, że do nieba się w soluwę idzie? Tam pojedyncze kanały są. Tam nie ma podwójnych kanałów, rozumiesz? Tam nie ma w ogóle pojazdów z dwoma siedzeniami. Tam jest, kurczę, jednoosobówka tylko, rozumiesz? Ty i Bóg jedno jesteście, a nie ty, twój mąż i twoja żona i Bóg. Rozumiesz, o co chodzi? To nie ma takiego układu w ogóle, nie? Ale czemu ludzie nie mają wciąż męża, wciąż żony? Bo nie obracają nimi w głowach. Bo nie zakochali się w tym, co w głowach mają. Oni już to powinni pokochać. Już powinni pokochać to. Już to powinni pokochać. I co by to zrobiło? To by do nich przylazło później. Samo by do nich przylazło. Spotkaliby się z tym, kurczę, gdzieś na drodze. Ich drogi by się przecięły. Rozumiesz? Czemu? I potem, co to jest miłość od pierwszego wejrzenia? Idziesz, proszę ciebie, jesteś zakochany w żonie czy w mężu, którego masz w sobie. Tak? Skąd wiadomo, że się małżonka ma w sobie? Z Pisma Świętego. Adam miał w sobie Ewę. I dlatego im się dobrze działo, bo to nie była baba z zewnątrz, tylko z jego środka. Możesz kochać tylko coś, co jest najpierw w twoim środku. Tylko to możesz kochać. Tylko w tym możesz się zakochać. Tylko z tym potem możesz żyć. Tylko to może być dla ciebie podporą i pomocą najlepszą. Tylko to, co jest w twoim środku. To, co sobie wyobraziłeś. Rozumiesz, o co chodzi? Ze środka Bóg wyjmuje. Ze środka. A nie przyprowadza z zewnątrz. Religia kłamie. Bóg ci przyprowadzi. Bóg ci nigdy nie przyprowadzi męża czy żony. Nigdy. Bóg ci nie przyprowadzi firmy, nie przyprowadzi ci biznesu. Niczego Bóg ci nie przyprowadzi. Bo się tym nie zajmuje. Bóg będzie chciał zawsze wyjąć coś z twojego środka. Taki zamysł pański. Stąd potrzebna jest wyobraźnia. Kto dał wyobraźnię? Pan. Nie ma na świecie człowieka bez wyobraźni. Nie ma takiego człowieka. Są tylko ludzie, którzy źle używają wyobraźni. Albo nie używają jej należycie często, bo nie wierzą w siłę wyobraźni. Oni nie tworzą. Oni czekają w ogóle, aż coś się zdarzy. To ludzie to totolotka. Rozumiesz? To nie twórcy. To ludzie to totolotka. Coś mi się zdarzy. Ja nie chcę, żeby mi się zdarzały rzeczy. Nie interesują mnie takie sprawy. Ja zamierzam tworzyć. 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 Tak? Wtedy wiem, że wytworzę coś dobrego. Coś wytworzę, coś, co we mnie powstaje. Pan jest ten, który daje chcenie, chcenie czegoś. Ktoś, ja mówię, chcesz czegoś? No nie wiem, czego ja chcę. Ja mówię, no to się, kurczę, skup. Co mam zrobić? Ja mówię, tydzień postu i tylko jedno zdanie w modlitwie. Czego ja chcę? Czego ja chcę? Czego ja chcę? Czego ja chcę? Po tygodniu postu zapytam ciebie, czego ty chcesz, a ty do mnie powiesz tego, 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 tego i tego. Czemu? Bo to w tobie urośnie. Przez ten tydzień to w tobie urośnie.
Będziesz wiedział, czego chcesz. Będziesz w głowie zafiksowany na tym elemencie, czego chcesz, czego chcesz. Rozumiesz? Zaczniesz tworzyć ten element w sobie, czego ty chcesz. A następnie, kiedy będzie już to należycie rozkręcone, należycie obłożone przeżywalnością, wtedy twój odrodzony duch uwolni moc Boga w to i to coś powstanie. Rozumiesz? Nikt nie wierzył Tesli, że za pomocą ładunków elektrycznych można klonować komórki ludzkie. Między innymi dlatego go wypluło społeczeństwo i Edison wygrał. Bo jemu był w głowie szmala. Rozumiesz? A Tesli idea życia. Rozumiesz? Bo Tesla twierdził, że można za pomocą elektryczności... Co to jest elektryczność? Moc. Można za pomocą mocy wyprodukować żywą komórkę. Jak Bóg produkuje ludzi? Za pomocą czego? Mocy. Mocy. Żeby stworzyć komórkę, potrzebna jest moc. Obrót elementem wyobraźni jest jak prądnica. Rozumiesz, to się kręci. I w pewnym momencie duch twój odrodzony duch daje zapłon temu. I to powstaje. Powstaje. Powstaje małżeństwo, powstaje rodzina, powstaje biznes, powstaje szczęście, powstaje sztuka, powstaje kościół, rozumiesz? Powstaje. Powstaje. Skąd się to wzięło? Z ciebie wylazło. Dokładnie, dlatego mówię. Nie wiesz, czego chcesz? Przed Boga, bo masz Boga, tak? Wiem, zdaję sobie sprawę, dlatego taka jest walka moja w ogóle z tym elementem. Stąd ja tyle czasu w ogóle z tym walczę. Rozmawiam z ludźmi, mówię, właśnie czego chcesz? Cisnę na ludzi, cisnę. Religia, wiecie co robi? Religia wkłada ludziom do głowy, co powinni chcieć. Powinieneś być taki sraki owaki. A ja mówię, ale co ty powiesz sam o sobie? Pierwsze pytanie świata do człowieka, który głosił Mesjasza. Co ty powiesz sam o sobie? Kto ty jesteś? I zobaczcie, ten Jan... On ma samoświadomość. Zobaczcie, co on mówi. Jesteś prorokiem? No. Jesteś Mesjaszem? No. No to kim ty jesteś? Co powiesz sam o sobie? Jan co mówi? Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Wiecie, że to jest w ogóle jedna, jedyna taka informacja w Piśmie Świętym? Słyszeliście, żeby kiedyś ktoś był głosem wołającego na pustyni wcześniej? Nikt. Nikt nie ma takiej nazwy. To jest jedyna, to jest nazwa własna. On wie, czego chce. I idzie dalej. Przyszedłem przygotować drogę. On wie, czego chce. Bo początkiem tego, żeby można było obracać czymś w głowie, to jest wiedzieć, czego się chce. A u nas religia, kurczę, zrobiła kocioł w głowach ludzi. Stąd trzeba iść przed Boga i to, czego ja uczę. Ty jesteś numer jeden. Idź przed Boga i się zorientuj, kto ty jesteś. O co tobie w ogóle chodzi? Co ty jesteś za cud? Rozumiesz? Co ty za cud jesteś? O co tobie chodzi? Kto ja jestem, Panie Boże? Pytałeś już Boga, kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Musisz wiedzieć, kto ty jesteś. Musisz wiedzieć, czego chcesz. I musisz zacząć budować to w swojej wyobraźni. Rozumiesz? Duch twój będzie nadawał namacalność twoim wyobrażeniom. On od tego jest. Nie traktuj go w nieodpowiedni sposób. Twój duch to źródło energii. Salomon mówi, że lampa jest w tobie. Lampa. To lampa. Posłuchajcie. W języku hebrajczyków, w hebrajskim, jedno ze znaczeń imienia Józef oznacza wyobraźnię. To jest jedno ze znaczeń imienia Józef. Wyobraźnia, dokładnie wyobrażony i wyobrażający.
To jest Józef. Józef dostał od ojca piękny, kolorowy płaszcz. Płaszcz to symbol okrywającej ducha człowieka, psychiki. On jest symbolem ducha. Dostaje płaszcz, jaki kolorowy. Pamiętajcie, tam jest mocno podkreślone, że to jest kolorowy płaszcz. Kolorowy płaszcz. On nie jest stagnacyjny, on nie jest czarno-biały, on nie jest szary, tak jak większość innych płaszczów. Zobaczcie, płaszcze w tamtym czasie, one miały być jedynie ciepłe. Wygląd nie miał znaczenia. Im mniej było w nim barw, tym lepiej. Nie rzucało się to w oczy zwierzętom. Rozumiesz, o co chodzi? Można się było po prostu... To było też tańsze, dużo tańsze. Tak? Ale ojciec Józefa ma objawienie i daje temu chłopakowi, w ogóle na imię mu daje Józef. To już trzeba było w ogóle mieć objawienie, żeby tam Józef dać mu na imię. Tam nie ma Józefów wcześniej, zauważyliście? Ludzie myślą, że Józef to jest takie słowo, Józek. Nie? Ale przed Józefem nie ma Józefów. To jest z objawienia dane. Z objawienia. I on mu też robi kolorowy płaszcz. Z objawienia. Nie było kolorowych płaszczy. Tego się nie robiło. To jest symbol duszy człowieka, która jest pełna wyobrażeń. Wiecie, co ma Józef? On ma non-stop twórcze przekazy. Ten człowiek żyje wyobraźnią. On chodzi w ogóle i się kręci. Wiecie co? On jest inny niż bracia. Dlaczego oni mu... Czemu oni mu zazdroszczą? Czemu oni go nie lubią? Bo on nie jest szary. On nie jest przeciętny. On jest kolorowy. On ma potężną wyobraźnię. On jest inny niż oni. On od nich odstaje. I jedyny, który to widzi to ojciec. Jedynie ojciec w niebie w pełni docenia obrót twoją wyobraźnią. Pamiętaj o tym. Wielu ludzi tego nigdy nie doceni. Wielu twoich braci i sióstr powiedzą do ciebie, nie wyróżniaj się, nie bądź taki, nie kombinuj, nie bądź, kurczę, rozumiesz, dyzio marzyciel, nie bądź taki, stąpaj mocno po ziemi. Tak do ciebie będą mówić, bo tak mówią do mnie. Stąpaj, Artur, stąpaj, stąpaj. A ja mówię, goń się. Rozumiesz? Nie będę stąpał. Po prostu nie. Mój ojciec powiedział parę rzeczy do mnie, które dzisiaj odczytuję, że to były rzeczy duchowe. Był nurkiem. Nie płetwonurkiem, tylko nurkiem. Też miał certyfikat płetwonurka, ale pracował jako nurek. Między innymi. I on kiedyś do mnie powiedział tak, byłem mały i pamiętam to do dziś, powiedział do mnie tak, czy wiesz, ile waży jeden but nurka? Powiedziałem, nie wiem, tato. A on powiedział, od 14 do 17 kilogramów. Ja powiedziałem, wow, takie ciężkie buty ma nurek? A mój ojciec powiedział tak, i posłuchajcie teraz tego tekstu, ten tekst ja mam w głowie. Żeby się utrzymać na dnie, trzeba mieć ciężkie buty. Ale jaja. Ja teraz po nawróceniu to rozumiem. Ja się kiedyś pomodliłem, Boże, łamię przekleństwo ciężkich butów w życiu. Bo ja nie jestem po to, żeby chodzić po dnie. Ja nie jestem po to, żeby po dnie chodzić. Ja jestem po to, żeby latać. Bo słowo duch to ruach. To dech, powietrze. Ty masz latać, a nie trzymać się dna. Rozumiesz? Ktoś powie, ale na dnie jest bezpiecznie, bo cię nie porwiesz ten prąd. Ale nie rozumiesz, że dno to dno? To dno. Tam jest tylko muł. Rozumiesz? Ciemność. Dokładnie.
Nie jesteśmy powołani, żeby żyć na dnie. Nie jesteśmy powołani, aby chodzić w szarych płaszczach. Nie jesteśmy powołani, aby nie mieć wyobraźni. Nie jesteśmy powołani, aby obracać tą wyobraźnią w minimalnym stopniu. Jesteśmy powołani do tego, żeby latać, żeby w naszej wyobraźni tworzyć, żeby kreować rzeczywistość tam, w środku nas. A moc Ducha Świętego, która jest w naszym duchu, będzie to materializować, tak jak stało się to w życiu Józefa. Oni się z niego śmieli, że on będzie wielki. Oni się śmieli z niego, że on będzie pierwszy. Oni byli tak na niego wpienieni, że go do studni wrzucili. Ich wpieniało to, że on jest człowiekiem pełnym wyobraźni. Ich wpieniało to, że on mówi o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach, że to się przejawia w jego snach. Wiesz, jak jest ze snami? Gdzie wiele słów, tam wiele snów. Słyszałeś to słowo? To Biblia. To Biblia cały czas. Żeby powstawały sny. W ogóle wiesz, żeby jakikolwiek sen powstał, nieważne jaki, tak? To musi coś w tobie pracować związanego z tym snem. W mniejszym lub większym stopniu. On się pojawia jako świadomy lub podświadomy, nieistotne, ale on się pojawia w wyniku czego? W wyniku jakichś twoich doznań, zewnętrznych lub wewnętrznych, nieistotne. Tak? On się pojawia. Więc jeśli czegoś chcesz, to zacznij to sobie wyobrażać. Wypełnij się tym. Józef był tak wypełniony swoimi pragnieniami, że to się przejawiało w jego snach. Rozumiesz? On śnił o innych rzeczach. O rzeczach, które nie, w ogóle jego bracia to byli prostacy. No. Prostacy byli. Prostacy bez wyobraźni. Iść na pole, proszę ciebie, wyprowadzić owce, przyprowadzić, zlać wilka kijem i tak proszę ciebie wracam, proszę ciebie. Coś, ja jestem już, ile tam mam lat? 40. No znajdę sobie żonę, dwie dychy młodszą, w ogóle wiesz, o co chodzi. Na płodze dzieci będę miał, będę tak chodził z nimi, proszę ciebie. Też na pole ich pokażę im, jak się owce pędzi, jak się wilka leje. Tak będę żył. Będę tak żył. A Józef mówi, ja tak nie chcę. A ja nie chcę tak żyć. A ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę tak wyglądać jak wy. Ja nie chcę tego wszystkiego. Ojciec wiedział, że on tego nie chce. On wiedział, że on nie do tego. Ten dzieciak od małego musiał coś prezentować. On musiał przychodzić i opowiadać różne rzeczy. Rozumiesz? Ja od dziecka wyobrażałem sobie różne rzeczy. I mi się zdarzały takie rzeczy, że się w pale nie mieści. Nikt mi nie wierzył w to. Ja w ogóle opowiadałem o tym komuś, ktoś powiedział, to nie, niemożliwe jest. Nie. A ja naprawdę miałem te rzeczy różne. Rozumiecie? Do tej pory nikt mi nie wierzy, że ja widziałem statek kosmiczny. Nikt mi w to nie wierzy. Ja leciałem do domu, aż zesrałem się w majtki. Jak leciałem, żeby było powiedzieć, takie drzewo tam leżało, przeprowadziłem przez to drzewo, się zesrałem. Słuchajcie, z emocji. I leciałem do domu i powiedziałem, że widziałem statek kosmiczny. Posłuchaj, co się dzieje. Wracam do domu, mam 8 lat. Wracam do domu, zesrany jestem. Wracam i mówię, że widziałem statek kosmiczny. Ja go opisuję. Wyglądał tak, był pomarańczowy, taki. W ogóle nie odnieśli się do tego. W ogóle. Posłuchaj, co to jest? W majtki narobiłeś? Ile ty masz lat? Rozumiem, o co chodzi. A ja widziałem statek kosmiczny. Człowieku w nasielsku. Przyleciałem powiedzieć o tym. Kazali mnie się rozebrać, umyć i dostałem sznurem od prodziża. Rozumiesz? To dzięki Bogu żywemu, że we mnie nie padła wyobraźnia. Ja mogłem, że mnie można było złamać jak kij. To dobrze, że jakiś miałem tam instynkt taki, kurczę, obronny w sobie. Dzięki Bogu, że mnie tak wyposażył jako, że nie padłem w tym wszystkim, człowieku. Żeby ktoś się odniósł. Rozumiesz?
Rozumiesz dramat sytuacji, nawet nikt się nie odniósł do tego. Była mowa, kurczę, o gównie i lany tyłek. A ja tu przeżywam historię życia. 8 lat to jest historia życia. W tamtym momencie to jest największe przeżycie mojego życia. Rozumiesz? Po latach, jak już byłem dorosły, co sobie możecie w internecie znaleźć, był w Nasielsku niejaki Domała, który twierdził, że porwało go UFO. Posłuchajcie numer. On w ogóle tak... I on wyszedł z domu i wrócił po 2 latach. Nikt nie wiedział... W ogóle tego faceta zapraszali do Stanów potem na wykłady na ten temat. I posłuchajcie numeru. Jak ja się o tym dowiedziałem, ja mówię... Ale numer! Mówię, też w Nasielsku! Mówię, jest! To mnie wewnętrznie uspokoiło w ogóle, no nie? Po tylu latach. Ja mówię, okej, jeszcze nie znałem Pana Jezusa wtedy, no nie? Ja sam do siebie mówię, okej, nie jestem nienormalny. Tak, to jest możliwe, że widziałem tam UFO. Bo Domała też widział i go porwali jeszcze. O tym internet, kurczę, trąbił, człowieku. Tam sobie wpiszcie UFO w Nasielsku, co przeczytacie w Google'ach, nie? Jak Domała wyszedł z domu. To mojego kolegi ojciec. 2 lata go nie było, wrócił z absolutnym przekonaniem, że był na innej planecie. W ogóle wiecie, o co chodzi. I to w ogóle, a to normalny facet, on mi wszystko wyjaśnił, w szczegółach opisał, wszystko. To do Stanów go na odczyty brali. Bo oczywiście ci ufolodzy, nie? Bo inni uważali, że on ma korbę. No bo jak? Jego już nikt nie znał sznurem jak mnie. On im wszystko podał, nazwę planety, na której był, wszystko, czeka, jak to wyglądało, czego normalnie wrócił mu jestem. I on normalnie żył później. To nie było, że tam jakiś odpał, że coś mu tam trzeszczy w głowie, wiecie, o co chodzi. Normalnie, tak, wrócił, żył, normalnie dzieci wychował. Czujesz? Chłopa nie było 2 lata! No kurczę, ktoś powie, co to jest? Ja mówię, jakieś fakty. No i gdzie był w Polsce przez 2 lata? No ja rozumiem, w Stanach. No wyjechał do innego stanu, ale w Polsce gdzie wyjechał? Raptem normalny facet, zwykły ojciec rodziny, nie pijący, nie ćpający, normalny człowiek, tak? Ale dlaczego mi takie rzeczy się zdarzały? Bo ja marzyłem o takich sprawach. Marzyłem. W swojej głowie obracałem takimi rzeczami. Rozumiesz? Zawsze twoja wyobraźnia zostanie zrealizowana przez moc ducha w tobie. Tylko należycie długo obracaj jakimś elementem. Nie poddawaj się. Musisz wierzyć w to, że to, co robisz, jest prawe, zdrowe, normalne. Że tego chce Bóg. Na tę symbolikę, która tutaj jest zobrazowana jako ten płaszcz, składa się postawa umysłu, uczucia i nastroje. Rozumiesz? Postawa umysłu, wszystkie uczucia i nastroje. Kolory te to obraz możliwości ludzkiej psychiki, czyli ubierania idei w formę. To symbolizują te kolory, że można jakąś ideę ubrać w formę. Ojciec uszył mu, kazał mu usyć kolorowy płaszcz, bo Józef był tak głęboką postacią, że nie można go było sklasyfikować jedną barwą. Ojciec miał objawienie. Rozumiecie? To mało kto to rozumie. Dzisiaj chodzimy w kolorowych ubraniach, dla każdego to jest normalne. Wtedy nie było normalne. Można władcy jacyś gdzieś na pałacach, oni mieli kolorowe ubrania. Wiecie, co to znaczyło mieć kolorowe ubranie? Trzeba było iść do Chin i wrócić z Chin z tym, kurczę, rozumiesz, chobokiem pod pachą. To nie poszedłeś, kurczę, do Zary czy do HM-u, czy nie kupiłeś sobie kolorowej koszulki. Nie było takich rzeczy. Rozumiesz, Chiny były w ogóle mistrzami barwienia, kurczę, rozumiesz, tkanin. Tkaniny były, kurczę, wartości złota, tak? Jak ktoś miał, kurczę, jakąś taką szatę w ogóle, to człowieku, to był możnowładca, miliarder. A tu się wszystko dzieje na pustyni. Mała grupka, kurczę, owszarzy.
I ojciec mówi, nie, nie. Wiecie, ile to kosztowało tego ojca? On musiał, on, ten ojciec musiał mu zorganizować taki materiał. Ojciec musiał zapłacić, najbliżej do Egiptu im było. Trzeba było to kupić, trzeba było to uszyć, trzeba było to zrobić. Dlatego oni tak go nienawidzili, bo on wyszedł w ogóle w tym płaszczu. Rozumiesz, o co chodzi? Się buja. Wiesz, o co chodzi? Mówi, a ty? A co? Wiesz, o co chodzi? On był inny. On był inny. Inny ma na sobie wypisany wyrok śmierci. Bo święty znaczy inny. Jeśli będziesz inny, to będą chcieli cię zabić. Bo będziesz inny. Najpierw będą cię chcieli sprowadzić do swojego poziomu. Rozumiesz? A potem będą chcieli cię zamordować. Normalnie. Wrzucić cię do studni. Bo jesteś inny. Dlaczego to ich boli? Czemu to ich boli? Dlatego, że to ich oskarża. Oskarża ich twoje życie. Czują się winni, a nie muszą czuć się winni, bo wszyscy dostali tyle samo. I wszyscy ludzie mogą stworzyć w swojej wyobraźni swoje własne życie. Każdy ma do tego prawo od Boga. Dlatego, że Bóg jest tak bardzo wszechstronny i tak bardzo dobry. On nikomu nie pożałował. On rozrzuca swój majątek garściami. Rozumiesz, o co chodzi? Jak dobry król. Józef pracował swoją wyobraźnią i osiągnął niesamowite efekty. Mimo, że przeszedł przez wiele różnych cierpień. Możesz wyobrażać sobie, że tam, gdzie jest niedostatek, zapanuje bogactwo. Rozumiesz? Możesz to sobie wyobrazić. Zamiast mówić, kryzys jest w Polsce, ceny idą w górę. Coraz droższa benzyna, coraz droższe to. Teraz w Biedronce wydałem 100 zł więcej. Rozumiesz? Im bardziej to rozumiem, tym bardziej to się przekłada na każdy element mojego życia. Ja wchodzę do sklepów i mam takie na przykład promocje. Coś, co kosztowało 1100 zł, przecenione na 250. Coś, co kosztowało 1050, przecenione na 99. Rozumiecie? Gdzie się nie dotknę? I to się nasila. To jest, bo ja to sprawdziłem, czy to się nasila. To się normalnie nasila wszystko. Cały czas coś znajduje, albo coś znajduje mnie. Rozumiecie? Coś mnie znajduje. Dlaczego? Bo w mojej wyobraźni mam na imię Rich. I tu będzie tatuaż. Rich. Rich. Tu będzie z tej strony. Rich. A C będzie z dwoma kreskami, tak jak euro. Rich. Rich. To jest ważne, co do was mówię. Bo to jest w mojej wyobraźni. W mojej wyobraźni. I ja to zasilam. Skoro w mojej wyobraźni jest wolność, na mojej twarzy pojawił się napis wolny. Rozumiesz, o czym mówię? Ja to uwalniam. Im bardziej będę tym obracał, tym mocniej będę to uwalniał, a im bardziej będę to uwalniał, tym bardziej będzie to się realizowało, bo Duch będzie dawał na to moc. Myśl o tym, co mówię, to jest bardzo ważne.
Spokój może zastąpić niezgodę poprzez to, że w Twojej wyobraźni będziesz tym obracał. Jest gdzieś niezgoda, ale w Twojej wyobraźni możesz obracać spokojem na tym miejscu. Ludzie walczą, jak mam osiągnąć spokój w swoim domu. A co Ty robisz ze swoją wyobraźnią, powiedz? Co robisz ze swoją wyobraźnią? Idziesz do swojego łóżka i teraz co robisz? Krzyczysz na niedobrego męża, na niedobrą żonę, na niegrzeszne dzieci, na problemy i skarżysz się przed Bogiem, jak ci źle. Dlaczego nie uczynisz swoją wyobraźnią enklawy spokoju w swoim domu? Czemu nie stworzysz krynicy spokoju? Czemu nie wyobrazisz sobie romantycznych spacerów z mężem czy z żoną? Czemu nie stworzysz swojej wyobraźni twoich dzieci, które przychodzą i mówią: mamo, tato, jak mam postępować? Jestem taki cudowny. Czemu? Czemu widzisz małego potworka, który cię dusi i obracasz nim w swojej głowie, zamiast widzieć w nim dżentelmena w każdym calu, superinteligentną bestyjkę, która jest zdeklarowana do bycia posłusznym 24 godziny na dobę? Czemu tego nie robisz? To grzech. W twojej głowie może to powstać. I twój duch może to uwolnić na zewnątrz. Rozumiesz? Ty jesteś fabryką, a religia zepchnęła nas do miejsca, w którym jesteśmy jakimiś, kurczę, odbiorcami odpadków. Jeszcze używają sformułowań, jak Bóg zechce. Rozumiesz? Jak Bóg zechce. Każdy chrześcijanin, który mówi, jak Bóg zechce, powinien od anioła dostawać w mordę. Się uspokoi. Raz by dostał, drugi raz by dostał z klaskacza, proszę ciebie, od Gabriela, proszę ciebie, a Gabriel potrafi przylać. Żeby mu się odechciało, jak Pan zechce. Zdrowie może wejść w miejsce choroby. Czemu wielu ludzi przychodzi po uzdrowienie, zostają uzdrowieni, a potem choroba do nich wraca? Oni nie obracają zdrowiem! Zrobiłem sobie kolejne kontrolne badania i nawet nie sprawdziłem. Agata mówi, sprawdziłeś badania, jakie masz? Nie, mówię, mam dobre badania. No. Ja zadzwonię do lekarza. Zadzwoniła do lekarza mojego. Lekarz mówi, nie, no, wie pani, no dobre, no co mam powiedzieć. No, mówię, no tak, nie sprawdzam, bo po co mam sprawdzać już? Przecież ja wiem, jak ja się czuję, a czuję się tak, jak sobie to wyobraziłem. Po co te badania robić? Ty wiesz, ile osób potrzebuje wiedzieć, jak ja się czuję? Ja mam obowiązek, jako dojrzały człowiek i duszpasterz, mieć na wszystko dowody. Tak życie wygląda. Czym bardziej odpowiedzialna jesteś w życiu, tym bardziej dbasz o ogół. I bardzo dobrze, i tak ma być. To się nazywa miłość. Chodzi o to, że ja w swojej wyobraźni wiem, jaki ja jestem fizycznie. Zdrowy, silny, młody. Rozumiesz, o co chodzi? To proste, taki jestem w swojej. Ja nie jestem w swojej głowie chory, zdziadziały, ledwo żyjący, proszę ciebie, emeryt. Ja taki nie jestem. Ja wiem, czym ja obracam w swojej wyobraźni, jeżeli chodzi o moją osobę. Ja w ogóle cały czas jestem w centrum swojej wyobraźni. Ja cały czas tam w centrum jestem. Cały czas tam ja się kręcę. Rozumiesz mnie? Ja biorę udział we wszystkich zjawiskach, które się tam znajdują. We wszystkich tych historiach. Ja tam jestem. Cały czas tam jestem. Kurczę, rozumiesz mnie? Cały czas coś tam zwyciężam, coś tam wygrywam, coś tam dostaję, ktoś tam mnie chwali, coś tam, rozumiesz? No to w ogóle cały czas tam, kurczę, rozumiesz, jestem, wiesz, o co chodzi. I dlaczego? Dlatego, że ja jestem w centrum. Bo świątynia jest w centrum, kurczę, no ja nie wiem, no robię wszystko zgodnie z miłością. No z kim mam obracać w głowie, jak nie sobą? No kurczę. Im większy ja, tym większe społeczeństwo wokół mnie. No bardzo proste. Ludzie, im więksi my, tym większe społeczeństwo wokół nas, no. Im my lepsi, tym lepsi ludzie wokół nas. Im my silniejsi, tym lepiej się zaopiekujemy innymi. No proste, no kurczę, rozumiesz, o co chodzi, no.
A nie, że jesteś wypasiony jak szczur w żelaznym sklepie i teraz idę, pomagam. Komu ty pomagasz? Przecież zaraz cię zniesie, zaraz umrzesz. Zaraz cię zmiecie wiatr historii. Rozumiesz, o co chodzi? Zaraz cię nie będzie. To lepiej użyj wyobraźni, wyobraź sobie swój pogrzeb i koniec. No. Już poleć do końca, przynajmniej po Bożemu. Możesz stwarzać bogactwo, piękno, sprawiedliwość i szczęście. Możesz te rzeczy stwarzać w swojej wyobraźni. Możesz tak myśleć, że na kogo ręce położysz, to będzie uzdrowiony, że będziesz wskrzeszał z martwych, że twoje słowa będą niosły pociechę, zachęcenie, że będziesz widział niewidzialne. Możesz to sobie wyobrażać. Rozumiesz? Potrzebujesz czegoś, to korzystaj z czegoś. Rozumiesz? Potrzebujesz audytorium, idź do lasu, stań przed drzewami i powiedz: upamiętajcie się w imieniu Jezusa. I wyobrażaj sobie, jak w ogóle padają, kurczę, rozumiesz, pod mocą te drzewa. Jeden, drugi, trzeci. W ogóle leżą, a ty z rękami wyciągniętymi stoisz, mówię: rośnij! A one wstają i rosną. Wiesz, o co chodzi. I stoisz, po co ci potrzebne? Las, tam jest las. Nie wiesz, gdzie doznać oświecenia, proszę ciebie, 300 metrów stąd. Miejsce oświecenia. Miejsce oświecenia tam jest. Potrzebujesz pomocy swojej wyobraźni, bardzo proszę. Wyobraźnią możesz wszystko zmienić. Twoja zmiana postawy umysłu może zmienić wszystko. To jest kwestia zmiany postawy umysłu. Z wykorzystującego, zbiorcy, rozumiesz, na twórcę, na tworzącego. Nie wykorzystuję, co do mnie przyjdzie, jak leci w ogóle, przyjdzie coś i se wybiorę. Nie, do mnie przyjdzie, czekam, aż coś przyjdzie do mnie. Nie czekam, stwarzam. Twoim wewnętrznym bogactwem możesz stworzyć bogactwo zewnętrzne dla siebie i innych. Pamiętaj, jesteś powołany do tego, aby być architektem. Architekt cię stworzył na swój obraz i podobieństwo. Masz być architektem. Czego? Twojej przyszłości. Architekt swojej przyszłości. Zaprojektuj ją. Zaprojektuj swoją przyszłość odważnie. Obracaj nią w głowie. Zaprojektuj nią. Zobaczcie, czego to, jak się wymaga gdzieś na różnych rozmowach kwalifikacyjnych. Biorą cię, jak się widzisz za 10 lat. Ludzie, bo oni się nie widzą. Wiesz, ile potrzeba człowiekowi, żeby on odpowiedział na takie pytanie, jak się widzisz za 10 lat, nie? Ja nie mam żadnego problemu, żeby stwierdzić, jak się widzę za 10 lat. Wiesz, jaka była moja pierwsza odpowiedź? Jestem młodszy. Naprawdę, ja bym tak odpowiedział, jestem młodszy. Bogatszy, szczęśliwszy, mądrzejszy, lepszy, większy, inteligentniejszy. Rozumiecie, o co chodzi? Bardziej klarowny. Ja bym powiedział, ile mam czasu, żeby wymieniać? Ile? Mam wymieniać pół godziny? Będę wymieniał pół godziny. Rozumiesz? Ja wiem, jak się widzę za 10 lat. Słuchajcie, ja w ogóle nie widzę siebie jako osobę, która się wyeksploatowuje. Przez to mniej może... Rozumiecie? Mniej potrafi. Ludzie, wiesz, jak ludzie z ciebie widzą, dochodzą do pewnego wieku, większość ludzi do pewnego wieku i oni tylko już widzą, rozumiesz, rzecz, że w dół schodzą. Oni tam stoją, wchodzą do takiego szczytu, potem zaczyna się droga w dół. I ta droga, już te wnuki tam widzą, wnuki. Ja mówię, ale co ty tam widzisz? Wnuki widzę. Co ty tam robisz z tymi wnukami? No z wnukami chodzę. Ja mówię, no naprawdę masz marzenie, żeby chodzić z wnukami? No dlaczego? No.
Wnuki, no będą wnuki, to przyjdą wnuki. No co mnie wnuk, no? Wnuk, prawnuk, no, praprawnuk, nie wiem ile tam mi się na prawnuczy, wnuczy. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że to nie jest cel mojego życia. No celem mojego życia nie jest chodzić z wnukami, prawnukami. Nie jest, w ogóle nie mam zamiaru jeździć ze swoimi wnukami czy prawnukami na wakacje. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle nie. Ja sobie nie wyobrażam, że siedzę z nimi na plaży, one mnie sypią piachem, ja jestem stary, zgrzybiały, czytam Biblię, mam takie okulary. Proszę ciebie, wiesz, o co chodzi. No, rozumiesz, ja tego... A ludzie mówią, ja mówię, z czego się cieszysz? Z czego zaciesz? Nie wiem, bo wow, wnuki. Będą wnuki, halleluja, będę kochał wnuki. Normalnie, co będę robił z wnukami? Normalnie będę, kurczę, rozumiesz, ustawiał wnuki, jak trzeba w porządku pańskim. No tak, tak jak dzieci się ustawiłem i ustawiam, tak będę z wnukami robił, no kurczę, z prawnukami jak najbardziej. Rozumiem, no co będę z nimi robił? No, no nie wiem, kurczę, na zakupy pójdę, kurczę, z nimi, wiesz o co chodzi, ale no, no pójdę na zakupy. Jakie zakupy? Takie, co się chodzi. Będę chodził w takich ubraniach, co się chodzi. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będę chodził w takich ubraniach, jak się chodziło w latach 70., proszę ciebie, bo są lata, kurcze jakieś. Nie pójdę z wnukiem, nie powiem, rozumiesz, o co chodzi? No nie zrobię tego, no nie zrobię sobie tego. No nie kupię sobie, kurcze, tych sandałów, człowieku, brązowych z klamrami, człowieku, nie założę do tego skarpetek, człowieku, szarych ze ściągaczem na górze i nie i beżowych spodni, kurcze, takiego kontusza takiego, rozumiesz? I nie powiem, dzianek, i teraz kręci go, przecież to jest chore. A ludzie wchodzą na szczyt życia i takie rzeczy sobie wyobrażają później. Po co? Po co to sobie wyobrażać? Twórz, kreuj. Od tego masz wyobraźnię. To nie to, że człowiek boi tego, bo to się nie boisz. Człowieku, narodziłeś się z Bożego Ducha, nie boisz się, kurczę, jutro umrzeć. No to jest proste jak drut. Rozumiesz, o co chodzi? Nie boisz się żadnych innych rzeczy. Tu nie chodzi o co się boisz, czego się boisz, tylko chodzi o to, co ty tam wytworzysz. Mamy tworzyć do końca. Tworzyć. Rozumiesz? Tworzyć. Miej pewność, że to, co w twojej wyobraźni powstaje, musi też powstać w realnym świecie. Błogosławiony człowiek, mówi Psalm 84, 6, 8, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli, gdy idzie przez wyschłą dolinę, wydaje mu się ona obfitująca w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okryta. Z mocy w moc wzrasta, aż ujrzy prawdziwego Boga na Syjonie. Psalm 84, 6, 8. Zacznij to studiować. Zobacz, błogosławiony, czyli szczęśliwy. Szczęśliwy ten, gdy myśli. Gdy obraca elementem w swojej głowie. Błogosławiony. Wydaje mu się wtedy, zobacz, co tu jest za słowo, wydaje mu się, że dolina, która jest sucha, jest pełna wód. Czemu? Bo on sobie wyobraża. Teraz wyobraź sobie, idzie sobie ten człowiek po pustyni i wyobraża sobie, że jest pełna wód, że tam są źródła wód. On nie idzie, rozumiesz, załamany, jak dach sołtysa, i mówi, nie, gdzie ta w ogóle, gdzie ta jest, jak się to nazywa? Oaza, oaza, proszę ciebie, nie ma oazy, nie ma, umrę na 100%. Spotyka, proszę ciebie, tą po drodze, jak się to nazywa na pustyni? Fatę Morganę spotyka, pyta się Fata Morgany, gdzie tam w ogóle jest woda? Fata Morgana do niego mówi, musisz iść prosto i skręcić. On mówi, kiedy skręcić? Przyszły czwartek. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, i on tak idzie, w ogóle załamuje się i potem znajdujemy, co na pustyni? Jego kości. Czemu? Bo on
Zamiast wyobrażać sobie, że tam są źródła pełne wód, to co robił? Rozmawiał ze swoimi strachami. Rozmawiał ze strachami. Zamiast wyobrażać sobie, że jest woda, on cały czas w swojej głowie obracał myślami o tym, że na pewno umrze. Ale gdyby wyobrażał sobie, że tam są źródła pełne wód, to jest napisane z mocy w moc, by wzrastał. Aż co? Aż ujrzy, mówi psalm. Czyli gdy on sobie idzie i wyobraża te źródła wód, mimo tego, że wokół jest pustynia, tak, cały czas obraca tym w swojej głowie, tak, to wzrasta z mocy w moc. Czyli on staje się coraz silniejszy, coraz mocniejszy. Jaki skutek? Manifest. Przychodzi woda. Rozumiesz? I on nie drobi jak gejsza ze szczęścia, tylko mówi, wiedziałem. Wiedziałem. Czekałem na ciebie. Wiedziałem, że tu jesteś. Co robi? Pije i żyje. Rozumiesz? I nie napotkał żadnej fatamorgany po drodze. Czemu? Bo obracał w swojej wyobraźni sukcesem. O tym mówi Psalm 84, 6, 8. Od tysięcy lat Bóg o tym naucza. Jemu się wydaje, że jest pełna wód. Wydaje mu się. Spotyka innego wędrowca załamanego przed ciebie i tamten wędrowiec, wiesz, gdzie jest woda? Jasne, że wiem. Gdzie? Chodź! Chodź! No chodź! No chodź! Gdzie? Za mną chodź! Jest woda. Gdzie? Jest! Jest. Na pewno jest woda. Widziałeś wodę? Jasne. Kiedy? Przed chwilą. Zaprowadzę cię. Rozumiesz, że jeżeli funkcjonujesz prawidłowo w swojej wyobraźni, to zaprowadzisz ludzi tam, gdzie jest woda. Zaprowadzisz ich do źródła wód. Wyobraź sobie źródła wód. Wyobraź je sobie. Wyobraź sobie drogę do źródła wód. Wyobraź sobie, twoja siła będzie rosła. Ludzie wyobraźni to ludzie silni. To ludzie niepoddający się. Rozumiesz? Izajasz 41, 18. Zmienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w potoki. Zmienię, Bóg mówi. Kiedy on zmieni? Kiedy ty będziesz wyobrażał sobie, że ta ziemia taka jest. Bo jesteś panem tej ziemi. Chcesz potoków, chcesz wody, to wyobrażaj sobie. A nie wyobrażaj sobie, że zdychasz z pragnienia. Rozumiesz? Nie to sobie wyobrażaj. Za pomocą wyobraźni możesz zagospodarować każdą pustynię twojego życia. Czego ci dzisiaj brakuje? Czego dzisiaj chcesz? Wyobraź to sobie. Zagospodaruj pustynię. Idziesz przez tą pustynię dzisiaj. Masz braki. Zacznij wyobrażać sobie, że tych braków nie ma. Zacznij wyobrażać sobie zaspokojenie twoje. Smakuj twoje zaspokojenie. Smakuj tą wodę. Smakuj zaspokojenie. Smakuj ten sukces. Żyj tym. Przeżywaj. Nie zaprzeczaj temu. Nie zaprzeczaj temu. Nie zaprzeczaj temu. To właśnie te zaprzeczanie jest odwracaniem się od wiary. Bo Bóg powiedział, uda ci się. Więc idź za tym słowem, obracaj tą formułą, a uda ci się. Nie zaprzeczaj temu, nie wypadaj z wiary. Nie mów, ale widzę co innego, ale czuję. Więcej obracaj prawidłem w głowie, a będziesz lepiej czuł. Będziesz czuł jak trzeba. To wiarą malujesz te obrazy. A potem one zaczynają istnieć w realu. To wiarą się maluje obrazy. Obrazy, które maluje malarz, obrazy, które maluje Gosia, powstają w jej wyobraźni. Ona najpierw to widzi oczyma wyobraźni, a potem przelewa to na płótno. Najpierw to widzi, bo jak ona by nie widziała, to by nic nie namalowała. Stałaby z tym pędzlem
i tam by nie było nic. Ale ona ma to w sobie. W sobie to ma. Ona ma w sobie te obrazy. One siedzą w jej środku. Rozumiesz, o co chodzi? Ona myśli o tych obrazach. Ona myśli o nich. One jej latają w głowie. Ona czasami się zastanawiała, czy ona jest normalna, a ona widzi różne rzeczy w swojej głowie. Barwy, różne historie, rozumiesz, o co chodzi? Przelatują jej przez głowę. Mieszają się z rzeczywistością. Rozumiesz? Taki człowiek zadaje pytania, czy ja jestem normalny? Jesteś. Co zrób? Wymaluj. Nie hamuj tego. Niech się kręci. Niech ta maszyna się kręci. Rozumiesz? Potem taki obraz powstaje, w nim jest ładunek emocjonalny. Tam jest ładunek. Potem ktoś patrzy na ten obraz, proszę ciebie, i płacze. Rozumiesz? I to ogólnie nazywa się, to jest namaszczenie. To jest namaszczenie tam jest, no nie? To się tak nazywa. Namaszczenie. Wiecie, na kim namaszczenie jest? Na niej. Na niej. Nie na obrazie. To namaszczenie jej spowodowało, że potencjał energetyczny spłynął na płótno i ten potencjał jest odczuwalny. Kiedyś, dawno temu, nie wiem, czy Norbi pamięta, czy nie pamięta, lata temu, na początku jego działań finansowych w tej firmie, było tak, że sobie siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Ja mu powiedziałem taką rzecz, mówię, Norbert, pamiętaj o jednej rzeczy. Boga nie ma z twoją firmą. Boga nie ma w twojej firmie. Boga nie ma w twoim biznesie. Boga nie ma w twoim zarabianiu pieniędzy. Bóg jest w tobie. I powiedziałem mu wtedy tak, i gdybyś nic nie miał, nie miał tej firmy, nie miał tego wszystkiego. Rozumiesz, gdyby to wszystko padło, to dalej Bóg by był w tobie. I rozpocząłbyś coś innego sobie. Rozumiesz? Bo Bóg jest w tobie. I wszystko, co będziesz tworzył, rozumiesz, o co chodzi, będzie posiadało jakiś ładunek energetyczny płynący z ciebie. I to popularnie inni by to nazywali namaszczeniem. Rozumiesz? I okej, nie ma nic z tym złego. Z tym nie trzeba walczyć, bo i tak nie ma innej nomenklatury. Miej pewność, że to, co sobie wyobrażasz, zapadnie w twojego ducha, a następnie moc Boża zgromadzona w nim powoła do realnego życia twoje wyobrażenia. Spokojnie czekaj, aż wyobrażenie dojrzeje w twoim duchu. Spokojnie, obracaj sobie cały czas. Niech tam to, niech to wsiąka w ducha, niech wsiąka, wiesz, o co chodzi? Niech tam to się przerabia, a ty myśl, myśl, myśl jak wariat o tym, czego chcesz osiągnąć. Myśl, rozumiesz? Gadaj sam do siebie o tym, gadaj do innych, proszę ciebie. Rozumiesz? Opisuj te rzeczy, różne podprogowe tematy rzucaj, oglądaj określone sprawy, które pod to podchodzą, czytaj dane książki, przyglądaj się określonym obrazom, szukaj środowiska ludzi, którzy myślą podobnie. Rozumiesz, o co chodzi? Cały czas się ładuj. W tym kierunku się ładuj. Ładuj się, ładuj, ładuj, ładuj i w pewnym momencie bum! Powstanie. Czasami przez to, że pojawią się pewni ludzie najpierw. Sytuację, jakaś koniunkcja się zmieni, coś się wydarzy. Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tobą. Rozumiesz? Bo tworzysz. Tworzysz. Dowodem na to, że kochasz, jest to, że tworzysz. Działasz zgodnie z Jego wytyczną. Dziękuj Bogu za Jego działanie w tej sprawie i ogłaszaj efekty. Przypowieści Salomona 120, przepraszam, parafraza psalmu 121.1. Wznoszę swe oczy, oczy wyobraźni, ku Bogu. Stamtąd nadejdzie pomoc. Co to znaczy wznoszę swe oczy, wznoszę ku górom? Co to jest? Tak, 121.1. Wznoszę swe oczy, wznoszę ku górom. Co to jest? Jak ty wznosisz oczy ku Bogu? Co ty robisz?
czy ty jak mówisz, wznoszę swe oczy ku Bogu, tak? To czy ty sobie wyobrażasz efekt końcowy swojej modlitwy? Bo masz sobie wyobrażać. Wznosisz oczy swojej wyobraźni ku niebu. Boże, ja tak chcę. Tak chcę. Tego chcę. Wyobrażam te rzeczy sobie. Posyłam to do Ciebie. Co to jest westchnienie do Boga? Wrzucasz jakiś element swojej wyobraźni do Niego. Chcę, żeby to było, bo tamtego nie było. Wyobrażam sobie, jak to będzie, gdy to będzie, a tego nie będzie. Posyłasz. Zapada to. Rozumiesz, o co chodzi? Zapada to w Twojego ducha i wydaje plon. Pamiętaj, Twoja wyobraźnia pracuje cały czas. Konsekwentnie tworzy. Albo konstruuje rzeczy pozytywne, albo będzie konstruować rzeczy niepozytywne. Zależy, co będziesz z nią robił. Wykorzystaj więc ją prawidłowo. Wykorzystuj prawidłowo ją. To, czemu nadasz kształt w swoim wnętrzu, zaistnieje na zewnątrz. To naturalna kolej rzeczy. Rozumiesz? Jak będziesz sobie wyobrażał negatywne skutki czegoś, to negatywne skutki pojawią się. Pojawią się negatywni ludzie, negatywne sytuacje. Rozumiesz? Będziesz się ich spodziewał. Przecież jak będziesz obracał w swojej głowie, w swoich wyobrażeniach jakimś negatywnym elementem, to ty się przecież spodziewasz tego elementu. Tak? A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Zaczynasz wierzyć. Wierzyć w ten negatywny element i zgodnie z twoją wiarą ci się dzieje. No zgodnie z wiarą ci się dzieje. Skoro myślałeś, że się nie uda i już, wiesz co, i rozpatrywałeś w wyobraźni swojej, co ty zrobisz, jak się nie uda? No to co ty chcesz? No to przecież twój duch to zaaprobował i wypchnął. Rozumiesz, o co chodzi? I urodził ci to. I masz. Nie udało się. I potem ty mówisz, nie udało mi się. Dlaczego się nie udało? Przecież wierzyłem. No ale wierzyłeś, że się nie uda. Przecież w umyśle obracałeś tym, że się nie uda. Tworzyłeś alternatywne ścieżki. Budowałeś mosty ucieczki. Jak ci się ma udać? To jest niemożliwe. Użyłeś źle swojej wyobraźni, tej potężnej broni. To w głębi umysłu utrwala się wyobrażenie. Dlatego wyświetlaj sobie twoje filmy jak najczęściej, aby stały się twoim nawykiem, a potem te filmy zrealizują się na prawdziwym ekranie, ale musisz je wyświetlać. Wyświetlaj sobie filmy, błagam cię, kładziesz się spać, wyświetlaj film, zrób sobie kino, dziś sobie zrób kino. Rozumiesz? Zrób sobie kino dzisiaj. Co ty tam będziesz robił wtedy i wtedy? Jak ty będziesz tam żył? Jak ty będziesz tam się pluskał w tej wodzie? Jak ty będziesz tam z ludźmi rozmawiał? Cały czas, o? Możesz. Nie, nie przychodzą. Nic nie przychodzi do nas. Nic, Klaudia, nie przychodzi. Jesteś panią. Jesteś panią jesteś. Ktoś przychodzi do ciebie, nie wiem, dajmy na to, przykład ci dam. Kiedyś Smith Wigglesworth czekał na środek transportu jeden i tam też czekała pewna kobieta. Ta kobieta mieszkała tuż za szosą, za drogą, i ona miała małego pieska. I ten piesek wyleciał do niej i stał przy niej i tak na nią skakał, mały, ten taki mały piesek, nie? I ona mówiła, idź do domu, do domku, no nie? I Smith się przyglądał temu, to Smith opisywał, mówił w jednych kazań swoich. I w pewnym momencie już nadjeżdżał tam ten autobus i ten piesek dalej nie odchodził od niej. Ona do niego mówi, fon! I on i uciekł do domu. I Smith mówi, tak trzeba z diabłem postępować. Ten pies stanowił jej własność.
Twoje myśli stanowią Twoją własność. Twoja wyobraźnia to Twoja własność. To od Ciebie zależy, co tam będzie. To od Twojej determinacji zależy, czym obrócisz. Nie ma, że coś Ci ucieka. Nie pozwól, powiedz, wracaj. Myśl, wracaj, obracamy do roboty. Do roboty. Właśnie dalej sobie będę wyobrażała, dalej cisnę. Nie pozwalam sobie na jakieś tutaj ucieczki. To się nazywa kontrola umysłu. Dlatego ludzie nie chcą takich rzeczy, bo to wymaga od nich czego? Zdyscyplinowania. Ludzie chcą się położyć do góry kołami i myśleć o niebieskich migdałach. Myślą, że ich umysły to jest coś, co mogą sobie po prostu, o, sobie myślę, tu mi leci, tam mi leci, tam mi leci. Co to jest? Umysł to jest środowisko, w którym ma nastąpić kompletny zarząd. Kompletny. Tam nic nie wchodzi, a nic nie wychodzi bez mojej zgody. Nic. Nic. Tam nic nie wchodzi, ani nie wychodzi. Będę myślał, o czym będę chciał i nie będę myślał, o czym nie będę chciał. I każdy z wierzących ludzi musi to wiedzieć, ponieważ jest ci dana władza. Przede wszystkim nad kim? Nad sobą. Dlatego jest napisane, że więcej wart jest ten, który okiełznuje sam siebie, niż zdobywca miasta. Czyli co? Człowiek ma władzę nad sobą, nad swoim umysłem. Stąd musisz nauczyć się zaganiać. Jak dobry pasterz. Pomyśl sobie o twoich myślach jako owcach. Rozumiesz, o co chodzi? Oddala się jakaś owca? Wracaj. Wracaj. Pasterz miał dwie rzeczy. Kij. Kij. No nie? Krótki. Dość gruby. I laskę. Laska była długa i zagięta na końcu. Tych dwóch elementów używał pasterz do tego, żeby odpowiednio funkcjonowały jego owce. Jak owca wybiegała za daleko, to pasterz wyciągał laskę, brał ją za łeb i przyciągał z powrotem. Jak owca była niegrzeczna, rozumiesz, to ją kijem walił. I powiedział, bądź grzeczna. Dlatego jest napisane, kij twój i laska twa prowadzą mnie. Kij twój i laska prowadzą mnie. Masz kij i laskę. Każdą myśl możesz zagonić do zagrody, a jak myśl będzie brykać i będzie chciała się przemieniać w jakąś inną myśl, to dostaje kijem. Milcz! Masz tylko myśleć o tym, że sobie moczę stopy w Saint-Tropez tam na wybrzeżu. Ale ty przecież nie wiadomo, jak jutro z pracą. Milcz, Saint-Tropez, powiedziałam. Rozumiesz, o co chodzi? Saint-Tropez. Rozumiesz? I moczenie stópek, kurczę, rozumiesz, w wodzie, tak? Saint-Tropez. To jest zarząd. Tam nic nie wychodzi i nie wchodzi. Tam jest cały czas Klaudia, jest tutaj szefem w ogóle zagadnienia. Nie ma innego szefa. Tylko mówię, tego się trzeba nauczyć. Trzeba zrozumieć, że nasze umysły to nie są... Nasze umysły to nie są samodzielne jednostki. One należą do nas. Coś do nas należy, to jest nasze. Ludzie mają takie skrupuły we wprowadzaniu w ogóle na przykład praw, zasad różnych rzeczy. Dlaczego masz skrupuły? To jest twoje. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem. No, nie wiem, mam dom i w domu się nie pali. Przychodzi ktoś szlugawy, mówi, ale zgaś tego papierosa. Dlaczego? Bo kapie z tego. Jak? Nie mówię, no tak. No zgaś papierosa, no. Ale nie mogę, nie, no zgaś papierosa. Jeszcze raz będę musiał ci powiedzieć, że cię wodę obleję. Bo jesteś gdzie? U mnie w domu. Ja ci nie powiem na ulicy zgaś papierosa. Ja ci nie powiem u ciebie w domu zgaś papierosa. Ja ci mówię w moim domu. W moim domu jesteś. W moim domu są moje zasady. W moim domu są moje zasady. Tylko i wyłącznie moje. I to jest prawo Boga, rozumiecie? Prawo Boga. I nie humanizujcie tego. Błagam was, nie zhumanizujcie tego też w umysłach swoich. Nie mówcie, jestem wolny. Właśnie jesteś wolny do zarządu swoimi myślami. Oczywiście, mózg jest własnością twoją. To organ, którym możesz zrobić, co chcesz. Rozumiesz? To jest organ twój, możesz z nim zrobić, co chcesz. Tak jak okiem, nosem, w ogóle czymkolwiek, nie? Rozumiesz? Jakiś czas temu zauważyłem, że słabnie mi wzrok.
Zauważyłem, mówię, taki jestem jakiś taki. Posłuchajcie numer. Natychmiast ze wszystkich stron zaczęły się pojawiać informacje, bo taka myśl mi przyszła. W ogóle zobaczyłem sytuację i taka myśl mi przyszła i tak, astygmatyzm już zaraz znalazłem, zaraz to znalazłem, zaraz mi zaczęto. Ja byłem, słuchajcie, tu w kościele byłem przy różnych rozmowach, raptem, no nie, które mówią o tym, że wzrok słabnie z wiekiem i tak dalej. Mistrzostwo świata, no bo ja mówię, dobrze, że ja jestem świadomy rzeczy, że tak to w ogóle mówię, ale jaja. A mówię, raz mi przebiegła taka myśl przez głowę. Znaczy, nawet nie była myśl, tylko było stwierdzenie jakiegoś faktu, nie? Siedzę sobie w domu któregoś razu i mówię zaraz, dobra. Przecież ja mam władzę nad tym. Mówię, to jest kwestia skupienia, mówię. Mówię, to jest nieprawda, że ja nie mam ostrego widzenia. Wziąłem sobie książkę, i zacząłem się skupiać, nie? Skupiam się, mówię, ale jaja. Mówię, przestaję się skupiać, znowu mi się to rozchodzi. Mówię, aha, muszę być skupiony. Muszę być skupiony. Ja przez kilka miesięcy, bo to było kilka miesięcy temu, nauczyłem się skupiania wzroku. Skupiam wzrok po prostu i widzę, jak należy. Bo takie jest oko. Potem sobie dopiero w internecie przeczytałem, jakie jest oko, co to w ogóle z okiem jest, nie? Jak to działa, no nie? Jak oko funkcjonuje, no nie? Jakie z nim się rzeczy dzieją? Jego trzeba trenować. Rozumiesz? Trenujesz, tak jak wszystko. Tak samo, rozumiesz, nie pozwalam temu, żeby mi to tak działało. Ja się nie zgadzam. Ale mógłbym się zgodzić. Tak samo jak mogę się zgodzić na to, żeby mój umysł, żeby moja wyobraźnia działała jakkolwiek. Mogę się na to zgodzić. Mogę dać taką zgodę, otworzyć furtkę i powiedzieć heja, barany, owce, kozły, wszystko, heja, latamy tutaj, latamy. Pozytywne myśli, negatywne, konstruktywne, niekonstruktywne, jedno wielkie Kongo. Rozumiesz, o co chodzi? No przecież mam prawo, żeby odpocząć. Człowieku, nie odpoczniesz, tylko się zajedziesz jak koń szmaciarza. Jak to wszystko zacznie przez ciebie przelatywać, jak ty przestaniesz to kontrolować, to twoja wyobraźnia takie rzeczy ci wygeneruje, że się w pale nie mieści. Wystraszysz się, zaczniesz obracać myślą lękową w umyśle i twój duch stworzy ci, tak? To, czego się bałeś, no. Zaraz to urodzisz, no. Urodzisz diabelskiego bękarta na własne życzenie. Brak kontroli nad swoją wyobraźnią to jest gwałt. To jest pozwolenie na gwałt. To jest powiedzenie do diabła, zgwałć mnie. Rozumiesz? List do Rzymian 4,17. I to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Niewidzialne staje się widzialnym, tak mówi oryginał. Niewidzialne staje się widzialnym. Nie widać czegoś, tak? Nie ma tego, ale się to powołuje. Jak się powołuje? Ludzie, jak Bóg stworzył ziemię? Najpierw ją wyobraził sobie, a potem ją wypowiedział. Każde słowo ma swój początek w myśli. Rozumiesz? Każde słowo najpierw powstaje w myśli. Nie ma takiego słowa, które nie powstaje w umyśle. Nie ma. Bo słowo, które by nie powstawało w umyśle, to słowo bezmyślne. Rozumiesz, o co chodzi? To jest abstrakcyjny zwrot mówiący o głupocie ludzkiej. Ćwicz się w prawidłowym używaniu wyobraźni. Miej ją pod kontrolą. Aby działała jak należy, musisz być w niej jakby czysty. Bądź w niej czysty. Nie wprowadzaj tam brudu. Nie wprowadzaj tam w ogóle negatywnych myśli. Usuwaj z niej śmieci i plewy. Oczyszczaj to. Oczyszczaj klepisko. Jan mówi, on przyjdzie, oczyści klepisko z plew, oczyści klepisko. Ludzie cały czas biorą to zewnętrznie, że on przyjdzie, właśnie. Co to znaczy, że on oczyścił ludzi od grzechu? Co to jest grzech? Co to jest grzech? Grzech to jest błąd. Błąd.
Rozumiecie? On oczyścił z błędu. Co trzeba zrobić, żeby coś oczyścić z błędu? Trzeba, żeby człowiek zaczął inaczej myśleć niż do tej pory. Więc kiedy on mówi o oczyszczeniu klepiska z plew, to mówi o oczyszczeniu ludzkiego umysłu. Ludzkie umysły były skażone. Skażone. Błędem mówiącym o tym, możecie ludzie żyć bez Boga. To był błąd. Rozumiesz? Błąd. I Bóg mówi, nie możecie beze mnie żyć, bo do piekła pójdziecie. No. Trzeba, zmieńcie myślenie. Zmieńcie myślenie. Oczyszczaj swoją wyobraźnię z zawiści, zazdrości, pożądliwości, lęków, obaw. Oczyszczaj ją. Nie zazdrość innym, nie rywalizuj z innymi. Twórz własny świat. Wymyślaj go, maluj, kształtuj. Rozumiesz, o co chodzi? Twórz własny świat. Podpisuj go swoim imieniem, nazwiskiem. Autoryzuj wszystko. Nikt nie ma prawa do twoich planów. Rozumiesz? To twoje. Skupiaj się na twoich życiowych celach. Wyobrażaj sobie twoje błogosławieństwo, szczęśliwe życie. Niezbaczanie z obranego kursu. Wyobrażaj to sobie. Że nie mylisz się. Nie chodzisz na manowce, nie skręcasz w dziwne uliczki. Rozumiesz? Wyobrażaj sobie, że idziesz prosto, jak należy, nie, że błądzisz. Nie myśl, co zrobię, gdy zbłądzę. Co zrobię, jak wyjdę z sytuacji. Ludzie, wiecie, co robią? Wymyślają sobie, że na przykład jakąś alternatywną historię czegoś i myślą, jak z niej wyjdą. To jest dopiero chore. Rozumiesz, o co chodzi? Idzie sobie człowiek, jest noc, idzie sobie człowiek i sobie myśli tak. Jak mnie ktoś napadnie, to teraz złapię go tu i tak go przerzucę. Albo ucieknę w tamtą stronę szybko za tamten budynek. Zobacz, co ten człowiek robi. Po prostu idziesz ciemną uliczką. No idziesz nią. Co? Tak, zasiewa, dokładnie, to jest zasiew. Zasiew. Za chwilę się dziwi, że jakiś smutny pan, kurczę, z twarzą taką, jakby mu strzelili z Remingtona, kurczę, w ryj, mówi, masz kasę? Wiesz, o co chodzi? Skąd się wziął? Z twojej głowy! Z twojej głowy wyszedł. Kolega recydywista, z głowy wyszedł. Rozumiesz, o co mi chodzi? Z głowy. Bo ty na swojej drodze zobaczyłeś bandziora. Gdzie? W swojej głowie. Więcej. Wyobrażałeś sobie różne rzeczy związane z tym bandziorem. Rozumiesz? Nie wyobrażaj sobie niepowodzeń, biedy, bankructwa, nieszczęść. Nie wyświetlaj sobie filmów o tematyce lękowej. Nie rób sobie tego w swojej głowie. Zwyciężaj, pokonuj smoki, kurczę. Rozumiesz, o co chodzi? Rób w tej swojej głowie takie rzeczy. Lepiej zrobić sobie bajkę pod tytułem w ogóle obcinam głowę smokowi, rozumiesz? Niż wykręcić sobie film taki realistyczny. Jutro jak pójdę do pracy, to mnie dojadą. Kurczę, już się muszę szykować. Już się muszę bać. Przyzwyczaję się do rana do tego lęku, rano będzie lżej się bać. Obcinaj głowy smokom. Rozumiesz, o co chodzi? Dzierżyj miecz w ręku. Idź spać z taką myślą, a nie z myślą, że cię w pracy dojadą. Człowieku. Nie wiem, masz ciężką pracę, to wyobrażaj sobie, że wchodzisz do pracy i siejesz ognie w nich. Czoskiem, dokładnie. Jak myślisz, że to wampiry są proti ciebie, to czoskiem. Jedziesz z nimi. Nie używaj swojej wyobraźni, aby szerzyć poniżenie, zniszczenie siebie samego i innych. Nie rób tego. Rozumiesz, o co chodzi? Nie rób tych rzeczy w sobie. Nie rób. Pamiętaj, Księga Hioba 3,25. To, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło do mnie. Rozumiesz? Kurczę. Gdzie on
bał się i gdzie on drżał? W swojej wyobraźni. On sobie wyobrażał te rzeczy, jak mu będzie źle teraz. Dzieci mu zabili, żona go zostawiła, chory jest, kurczę, rozumiesz, majątek stracił, koniec, kropka. Przyjaciele go dojeżdżają, proszę ciebie, jak dziką kobyłę. Totalna porażka. Totalna porażka. On sobie wyobraża, siedzi, skrobie się tą skorupą i on w swojej wyobraźni narzeka na swój los. Rozumiesz, o co chodzi? A Bóg do niego w ogóle mówi, wyobraź sobie krokodyla, wyobraź sobie hipopotama, weź sobie wyobraź coś. Umiesz sobie to wyobrazić? Rozumiesz to? Pomyśl troszkę o innych rzeczach, Hiobie. Rozumiesz? Gdzie indziej zacznij główką obracać. Hiob wreszcie to zaczyna robić. Stajesz się taki, jakim siebie widzisz w wyobraźni. Pamiętaj o tym. Stajesz się taki, jakiego siebie będziesz widział w wyobraźni. Wyobrażaj sobie, co trzeba, a odmienisz swój los. Rozumiesz? Wyobrażaj sobie, jak ma być. Wyobrażaj sobie twoją drogę, a odmienisz swój los. Zobacz, jak ci łatwo będzie mówić o tych rzeczach. Ludzie mówią, ja mam ciężko wyznawać coś. Ja mówię, w ogóle obracaj tym wyobraźni swojej. Zobacz, jak ci będzie łatwo mówić, ponieważ przed słowem jest myśl. Jest myśl. Jeżeli będziesz naładowany określoną formułą myślową, będzie ci łatwo mówić, a twoje słowa będą jak karabin maszynowy. Przyspieszą stwarzanie. Przyspieszą. Rozumiesz? Przyspieszą. Ważne jest, żebyście rozumieli, jak tego używać. Musimy tak żyć. Musimy być jak Napoleon. To, co on powiedział, musi nad nami błyszczeć. Rozumiesz? Wyobraźnia rządzi światem. Wyobraźnia rządzi światem. Ona nim rządzi. Bądź marzycielem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie daj się władować w te ciężkie buty. Nie daj się władować w to, że masz stąpać mocno po ziemi. Masz skrzydła. Skrzydła. On powiedział w ogóle, skrzydła masz. Skrzydła. Możesz lecieć. Rozumiesz? Zrozum te rzeczy. Jak dzisiaj tu się będziecie modlić, miejcie to w swoich modlitwach. Zanim będziecie się wstawiać o innych ludzi, tak? Rozwincie swoją wyobraźnię i poruszcie w ogóle temat swojej wartości tam. Rozwincie siebie, a potem się wstawiajcie za innych ludzi. Ale już jako pogromcy smoków, nie? Po prostu. Kończę. Dziękuję, przyjaciele.